Witajcie, witajcie w naszym piątym, nie, chyba szóstym, powinnam sprawdzać, który to jest. W każdym razie, którymś z kolei poranku rozwojowym, który jest wokół, ja widzę, że już dołączacie, ja taki robię wstęp, osoby, które oglądają w powtórce, to mają wszystko. Od razu dla nich rusza i już. Witaj Remig, witaj Agata, Asia, Charlotta, witajcie. Jak sobie myślę o tych porankach, to one mają taki podwójny wymiar, czyli trochę jak zadbać o siebie rozwojowo, pozwalają się spotkać, być w rytmie rozwojowym, być w jakiejś takim jakby dawcy inspiracji, o której się można pozastanawiać, ale też przy okazji przechodzimy przez 40 archetypowych kart, które są naprawdę mega. Więc w sumie bardzo się cieszę, że tak to tutaj nam wychodzi. Cześć Agata, cześć Sylwia, witajcie. Witaj druga Agata, widzę Kaję, widzę Dom za Stodołą, Charlotte, Agnieszkę, super, fajnie, że jesteście. Po prostu ranne ptaszki, siódma. Wszyscy są gotowi do rozwojowych tematów. Wczoraj dostałam kilka wiadomości po wczorajszym temacie doświadczania świata bez słów. Okazało się, że to dla wielu osób jakoś tak powyjaśniało ich też sposób przeżywania rzeczywistości, więc bardzo się cieszę. Dzień dobry, Kama. Słuchajcie, chciałam was się też tak zapytać w ogóle o nastrój, jak sobie myślicie o swojej, nie wiem, harmonii, jakim dobrostanie w ciągu dnia, tak w skali od 0 do 10, to napiszcie w komentarzu, ile. Ja mam taką piątkę, nie wiem, może to jest takie, może być dla was zdziwiające, ale jak ja się zastanawiałam, jaki ja mam stan psychofizyczny, to ja mam dzisiaj taką piątkę. Powiedzmy, w skali od 0 do 10. O, Agnieszka pisze, że 8. O, teraz zobaczę, co u pozostałych osób. Jest zawsze kilka minut. O, Ula, 8. O, to po prostu 6 u Charlotte. To jest też taki fajny sposób do tego, żeby w ogóle prowadzić taki dziennik swojego. Ja czasami to robię w ogóle dla każdej emocji właśnie, jaki jest ten stan, bo czasami od takiego ogólnego, jak w momencie, jak wychodzicie od takiej, okej, mam piątkę, powiedzmy, taki pierwszy odruch, to od tego można sobie zacząć pracę, ale dlaczego? Tak? I co ja mogę zrobić, i czy z czym po kolei popracować, żeby to na przykład danego dnia zwiększyć. O, Dom za Stodołą pisze 6, dobrze, że można do zwierzaków wyjść na łąkę, nie? Czyli dokładnie właśnie mówisz o tym, o czym ja też myślę, tak? Czyli jeśli dla mnie to wszystko już tak gdzieś poniżej, no może rzeczywiście 6, to są już takie stany, że coś jakby kłuło. O, widzę, że nam się Facebook zawiesił. No ale zobaczymy. Może to wróci, a może się też nagrywa. To jest to sygnał do tego, że coś może trzeba zrobić, że może trzeba popracować z emocjami, że może trzeba zadbać o jakieś wsparcie. Widzę, że 5 u Agaty, 6, 7 u drugiej Agaty, Małgosia też pisze, że 5, Sylwia 6, Kamila 6, Karolina 5. Generalnie z krótkich statystyk wynika, że Instagram ma wyższy nastrój niż Facebook. Agnieszka pisze, cała ta sytuacja otaczająca mi pokazuje, że jednak mieszkać poza miastem jest dobry kierunek. Myślę, że tak. Myślę, że na wsi jest teraz spokojniej. Też mam takie poczucie. Do mnie też przyjechała siostra, uciekając z miasta. Agnieszka pisze, że codziennie pracuje poza domem, więc chyba ma mocne 5. Tak myśli. No, 5 w tych czasach może być dobra, ale rzeczywiście można pomyśleć, co z tym można zrobić. Czyli właśnie jakaś samoregulacja, jakieś procesowanie emocji, coś w tym rodzaju.
No ale ruszamy do dzisiejszej karty. Dzisiejsza karta jest przepiękna. Trochę mnie martwi Facebook, czy on ciągle się łączy, ale ja wiem już, będąc odbiorcą różnych tych nagrań, że czasami ten, co nadaje, ma informację, że nie działa, a tam wszyscy funkcjonują. Jakbyście mi dali tylko znać na Facebooku, czy Wy mnie widzicie i słyszycie, bo ja mam informację, próba ponownego połączenia. Że niby internet jest za słaby. No ale zobaczymy. Internet też się transformuje, słuchajcie. Dzisiaj karta transformacji. Jest tutaj koń, taki srokaty, często kojarzony z indiańskim. I za nim jest przepiękny motyl w takich kolorach turkusowych. A za motylem jest jeszcze jeden koń, który patrzy takim spokojnym okiem, z taką gwiazdeczką. Nie wiem, czy widzicie dokładnie. To jest oko tego konia, jego gwiazdka, po prostu takie czoło konia. Ja powiem Wam szczerze, że to trudna jest dla mnie karta. Ona jest przepiękna. Ona mówi o transformacji. Teraz będę opowiadać, o czym dokładnie. I też powiem, dlaczego ona jest... O, Ola pisze, że kaskada tak wygląda. Super. Jej koń. No, widzę, że tutaj Facebook kombinuje. Zaraz najwyżej będę go odpalać na nowo. Ale poleciało jakieś serce. Zobaczymy, może jest dobrze. Dołączyła Asia, dołączyła Renata. Ja już się nie widzę, nie słyszę. No nic. Na Facebooku przerwało się, pisze Asia. Asia sprawdza tu i tu. No, widzę, że dołączacie teraz na Instagrama z Facebooka. Poczekam jeszcze chwilę, może się sam odpali. Instagram działa bez zarzutu, to prawda. Dzień dobry. Pojawiają mi się jakieś komentarze na tym Facebooku, że szaleje, Sylwia pisze. No nic, zobaczymy. Ja jeszcze chwilkę dam, najwyżej go odpalę na nowo. A jak nie, to mogę go odpalić jeszcze na nowo. Zaraz zobaczymy, poczekajcie. Zakończyć, dobra. Poczekajcie chwilkę, Instagram, bardzo Was proszę, ale na... jest o tyle ważny Facebook, że Facebook jako jedyny zapisuje. W sensie Instagram zapisuje na 24 godziny i ucieka. A że dopiero o karcie zaczynamy, to słuchajcie, to ponowne połączenie, ale właściwie w dobrym też momencie, bo zaczynam dopiero mówić o karcie. To jest karta na nasz dzisiejszy dzień. Przepiękny motyl, który się gdzieś pojawia za srokatym koniem i za nim jeszcze jeden koń, który na to wszystko patrzy. I to jest karta transformacji. I o czym ona mówi? Ona mówi, że ona właściwie bardzo ma taką symbolikę motyla, że jest taki moment, w którym możemy się czuć jak właśnie gąsienica, albo możemy się czuć zwinięci w kokon i czuć, że za chwilę to, co się z nami dzieje, to, jacy jesteśmy, już nie będzie mogło być utrzymane. Że to będzie musiało się zmienić. I darem tego jest tak, że czasami właśnie będąc właśnie w tym rollercoasterze życia, tak, jazda bez trzymanki, jak to się mówi czasami, właśnie można odnaleźć takie ponadczasowe źródło pokoju. A taka prawdziwa wolność właśnie wymaga uwalniania się od takich blokujących wzorców, zachowań, światopoglądów, postaw. Nie wiem, czy słuchaliście mojego podcastu Oswoić śmierć. Jak nie, to bardzo go polecam, bo ja właśnie się tam do tego odnoszę. O, widzę, że pojawiacie się na Facebooku. Witam Was jeszcze raz. Widzę, że już powinno wszystko działać. Więc ruszyliśmy.
tym podcaście właśnie o swojej śmierci właśnie mówię o tym, że część nas musi umrzeć co jakiś czas, żeby się na nowo odrodzić. I ja powiem szczerze, że ja dlatego tego nie lubię, bo ja przeszłam kilka razy taką transformację i ona jest po prostu bardzo trudna. I jak ją przeczuwam ponownie, to czuję te emocje, te wspomnienie emocji. To jest trochę tak, jak nie wiem, do czego to porównać. Do czegoś, do jakiegoś... O, wiem już do czego, bo ja to sobie tak często wyobrażam. Taki obraz mi przychodzi. Skoku w przepaść. Że to, te życie, w którym się było, to jest ta góra tej powiedzmy, tej przepaści, na której się stoi, już się czuję, że ona jest nie do utrzymania. I z jednej strony to jest rozwojowo, czyli ja mam już to doświadczenie, że jak skoczę w przepaść, to ja się nie zabiję. Tak jakby faktycznie, nie? Osoby, które się na początku rozwijają, czasami jak jadą na początku na warsztaty pierwsze, albo w ogóle myślą, że mają pójść do psychoterapeuty, to te przeczucie tych części, które będą musiały umierać w sobie, to jest takie wrażenie, że się w ogóle umrze, takie, że się w ogóle tego nie rozróżnia. Natomiast później się okazuje, że to się nie umiera tak naprawdę, tylko to jest pewien śmierć jakby takich rozwojowych części czy duchowych, więc łatwiej jest skoczyć z tej przepaści. No ale mimo wszystko te emocje pozostają, tak? Jakby dla mnie to jest tak jak taki skok, więc jak ja czuję, że ja już się zbliżam do tej krawędzi, że to, co funkcjonuje, ta stabilność, ona jest nie do utrzymania, że będę musiała zrewidować sposób, w jaki myślę, jak siebie doświadczam, że to, w czym się już tak umościłam na spokojnie, mi było dobrze i harmonijnie, i komfortowo, padło. Padło, że już jest nie do utrzymania. I tak jak ta gąsienica, która zawija się w kokon i zostawia tą swoją formę, zostawia ją po prostu, tak każda transformacja zaczyna się od poświęcenia. Zostawienia czegoś. Coś, co było, już nie będzie. Ale jest oczywiście nadzieja w tym. Motyl daje, jakby ma tą symbolikę, dlatego jest tym takim, można powiedzieć, zwierzęciem, który z transformacją bardzo często jest kojarzony. Myślę, że sami jakby kojarzycie motyl jako symbol transformacji bardzo często, przez tą właśnie przemianę z gąsienicy w motyla. Motyl pojawia się na tym świecie samym. Słuchajcie, świat się nie zmienił. Chmury tak jak były, są na niebie, przychodzą i odchodzą burze. Ale motyl już nie porusza się po świecie w ten sam sposób. W porównaniu do gąsienicy można powiedzieć, że on jest królem świata. Przemieszcza się po tym terytorium w sposób, który nigdy nie był dostępny dla gąsienicy. Teraz myślę sobie, tak właśnie a propos obrazów, takiego też mojego myślenia obrazami, ja gąsienic tutaj w ośrodku spotykam bardzo dużo. Latem, wiosną, zimą one się pakują w bardzo różne, małe, drobne szczeliny i na nie natrafiam. Czasami żywe, czasami niestety nieżywe, nie doczekają do tego, żeby być motylem. Ale gąsienica jest powolna, jak chce się przemieścić, to długo trwa. Są to też piękne zwierzęta, ale to nie ma nic wspólnego z tym czarem motyli. Tutaj w ośrodku jest łąka kwietna, czyli takie długie trawy, czasami bardziej kwietne, czasami mniej, których ja specjalnie nie koszę, właśnie po to, żeby one były takim rajem dla motyli. I koni też tutaj nie puszczam, bo one by, że tak powiem, jak szarańcza wszystkie tutaj trawy zjadły. I no bo tyle są po prostu takim, mają takie niesamowite, niezwykłe możliwości poruszania się. I mimo, że my nie jesteśmy motylami, ludzie też są stworzeni do transformacji.
Ale opieramy się jej. Ale czy mamy wybór? Teraz jak sobie myślę na to, co popatrzymy, że bardzo chcemy takiej stabilności, przewidywalności świata, ale życie po prostu tak nie wygląda. I to trochę to, co już mówiłam o tym, że można wykorzystać tą energię, która teraz jest, do własnej transformacji, bo jest po prostu prościej. I teraz jak podejść do tego, do tej zmiany w sobie? Wszystko, co myśleliśmy, tak, nasze światopoglądy, sposoby myślenia, w pewnym momencie były ważne, miały sens, ale stają się w pewnym momencie jak takie ubranka, z których wyrośliśmy po prostu. I zaczynają zatrzymywać energię, którą w normalnych warunkach byśmy użyli już na to, żeby poszerzyć swoją świadomość, żeby żyć inaczej, żeby podejmować inne decyzje. Chodzi o to, żeby właśnie poddać się tej energii transformacji. I myśleć o tym, że to nie jest tak, że jesteśmy stworzeni, żeby się urodzić i umrzeć, tylko żeby umrzeć i odrodzić się wiele razy. Trochę, żeby być tym motylem, najpierw gąsienicą w kokonie, a później motylem i znowu gąsienicą w kokonie i znowu motylem. Widzę, że Facebook znowu tutaj mówi, że mi się ponownie łączy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze taka jedna rzecz, o której tutaj chcę powiedzieć, że w takich niesprzyjających, powiedzmy, okolicznościach łatwiej jest praktykować, o co chodzi w tym, żeby być całością niezależnie od okoliczności. To jest taki głęboki dobrostan, bo my trochę tak stereotypowo jako ludzie myślimy o takim dobrostanie wtedy, kiedy udaje nam się osiągać to, co chcemy, i jesteśmy otoczeni przez takie miłe okoliczności, powiedzmy, przyrody, tak? Natomiast głęboki dobrostan jest wtedy, kiedy niezależnie od okoliczności, powiedzmy, jestem w stanie czuć się w tym dobrostanie. Czekajcie, napiszę na Facebooku, żeby wskakiwali na Instagram. Poszło. Widzicie, jak tu nie wyjść z wrażenia, że Facebook miał gorsze nastroje i przestał działać, a Instagram z wyższymi nastrojami po prostu hula. Nawet po prostu elektroniczne narzędzia się poddają różnym naszym wpływom emocjonalnym. Więc takie jakby ten głęboki dobrostan. I teraz jak go można w sobie szukać. Mówi się o czymś takim właśnie, żeby poddać się tej energii chwili, żeby nie walczyć z tym, co jest, nie kłócić się z tym wewnętrznie, nie złościć się na to, tylko jest teraz tak, jak jest i to jest okej. I oczywiście, wiecie, to nie będzie proste. To może być cały proces jakby poddawania się temu. O, widzę, że przechodzicie z... Witaj, Agata, przechodzicie z Facebooka. Facebook dzisiaj odmówił nam współpracę. I najważniejsze jest, żeby być w kontakcie z życiem, czyli właśnie takim, jakim jest w tym momencie, i poddać się temu trochę jak taki liść na rzece, który się da ponieść. I to często słyszę, że w takich momentach, jak o tym rozmawiamy, ale jak to się ma do celów, do realizacji różnych życiowych sytuacji, to nie chodzi o to, że tego można nie mieć, chociaż są sytuacje, że każdy cel wydaje się jakby taki trudny do wyobrażenia, na przykład jak ja teraz, jak ja cokolwiek
planuję, to najpierw wymyślę, no to zrobię tak. Później siadam, patrzę na swój plan i śmiać mi się chce, nie? Więc taki jest stan z planami aktualnie. Ale są momenty, kiedy te plany wydają się bardziej sensowne. I wtedy też ważne, żeby ułapać się w takim miejscu, żeby się do nich nie przywiązywać, żeby być gotowym na zmianę, żeby być gotowym na to, że życie pójdzie swoim torem. I właśnie łapanie tego stanu jest tym głębokim dobrostanem, który pozwoli na przeżywanie siebie w taki sposób pełny, nawet w oku huraganu, że tak powiem, tak? Już odnosząc się do tej poprzedniej karty. Jeszcze raz ją pokażę, bo może ktoś teraz dołączył. To dzisiejsza karta o transformacji z motylem. I z takim pytaniem Was chciałam zostawić na dzisiaj. Jakie części Was, jakie sposoby myślenia, jakie sposoby działania, jakie może postrzeganie siebie, już przyszedł czas na to, żeby to obumarło. Już nie jest potrzebne. Może jeszcze jesteście do tego przywiązani. Może jeszcze by się chciało, żeby to było. Ale już przeczuwacie, że przyszedł czas na puszczenie tego. Niech płynie, niech obumiera. I to tyle na dziś. Ja Wam życzę dobrego dnia, transformacji tego, co trzeba, szukania tego stanu właśnie poddawania się energii i też zadbania o te nastroje, tak? Dla tych osób, które są gdzieś bliżej piątki, co mogę się zrobić, żeby to weszło na jakąś szóstkę, siódemkę, ten nastrój. Może jest potrzebne jakieś wsparcie, gdzie mogę po nie sięgnąć, z kimś porozmawiać. Może wystarczy ruch fizyczny. Może trzeba poprocesować emocje. Coś tam się pozbierało, bo czasami to w ogóle działa tak, że nastrój się obniża przez to, że emocje nie są za... Znaczy, no nie zajmujemy się nimi, one się tam gdzieś kumulują i później one wpływają jakby na całość. Więc... Dobrego dnia, dobrej energii wszystkim i widzimy się jutro na kolejnym spotkaniu. Ja teraz zobaczę, czy to można jakoś przenieść na Facebooka, żeby też osoby z Facebooka zobaczyły. Buziaczki, pa, pa.